chcemy troszeczkę zmienić rzeczywistość wrocławską i polską, żeby wszyscy wiedzieli, że można przychodzić na hipoterapię, można działać w ten sposób, mieć kontakt ze zwierzęciem, prawda? I można świetnie w ten sposób spędzać czas i ma to jeszcze znaczenie terapeutyczne dodatkowo. Chyba co nas tam. Kiedy będą buziaki? Więc hipoterapia, jak Terenia sama dobrze wie, prawda, jest taką metodą jazdy konnej lub też interakcji ze zwierzęciem, z koniem konkretnie. No i polega na tym, że niekoniecznie polega na tym tylko, że wsiadamy na konia i jeździmy na nim, tylko chodzi też o to, że po prostu przyjeżdżamy, mamy kontakt ze zwierzęciem, prawda? Dotykamy go, głaszczemy, karmimy. To nam pozwala poczuć się lepiej. Jest zupełnie czymś innym, czego doświadczamy na co dzień. Także robimy wszystko przy koniu, zarówno z ziemi, jak i z góry. Jeżeli taka Terenia na przykład ma ochotę, nie boi się i pragnie tego, żeby jeździć, to wsiada i jeździmy. Więc hipoterapia nie boli, każdy może jeździć. Jest to metoda pracy z koniem, ze zwierzęciem. Możemy robić wszystko, absolutnie wszystko. Czyli możemy konia głaskać, czesać, czyścić, karmić, dotykać, przytulać i jeździć na nim, prawda? No właśnie. I ma to super wydźwięk terapeutyczny. Pomaga się uspokoić, wyciszyć i świetnie spędzić czas. Czy to bezpieczne? Bezpieczne? I tak, i nie. Ale z reguły tak. Staramy się dokładać wszystkich starań, absolutnie, żeby było bezpieczne. Oczywiście są osoby, które nie mogą korzystać z hipoterapii i dlatego zawsze pytamy lekarzy, pytamy o zaświadczenia, o skierowania na hipoterapię, bo to jest bardzo ważne, od lekarzy specjalistów, ale jeśli nie ma takich przeciwwskazań, to oczywiście jest to bezpieczne. Mamy bardzo dobrze przystosowane konie, mamy świetne osoby, które pomagają. Nie dość, że terapeuta jest zawsze obok ciebie, bo cię kontroluje, prawda? Jak siedzisz na koniu i nawet nie potrafisz do końca zrobić wszystkich rzeczy sama, to ja jestem, żeby cię wspomagać. I mamy osoby, które prowadzą konia, więc jest to dwa razy bezpieczniejsze niż normalna jazda. Jesteśmy w środku miasta, ale kompleks jest bardzo fajny. Mamy całą infrastrukturę, mamy mnóstwo przestrzeni, piękny tor, na który też możemy wjeżdżać. Jeziorko i dużo, dużo terenu. Trzy hale, dwa place do jazdy. Jest naprawdę, jest gdzie się podziać z tymi końmi. Więc mimo, że to jest środek miasta i każdy jest doskonale skomunikowany, każdy może tu dojechać, no to nie czujemy tego, że jeździmy w mieście. Prawda? Wydaje nam się, że jesteśmy w takim małym Kentucky. Terenia po 20 minutach już nie potrzebuje mojej pomocy specjalnie, nie? Terenia, czujesz, że mniej cię trzymam już później, prawda? Że siedzisz sama. To jest bardzo ważne. Nie, koniec. Tyle na jakiś. Zapraszamy na kolejne odcinki.